Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej bardzo ważnemu wydarzeniu. Nie tylko dla Politechniki Koszalińskiej, ale miasta Koszalina i regionu Pomorza Zachodniego, a szczególnie Środkowego. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć Państwu, że Politechnika Koszalińska otrzymała dotację celową w wysokości 39,5 miliona na budowę Centrum Wiedzy Kognitarium. Także bardzo się cieszę. Proszę Państwa, pomysł ten powstał już parę lat temu. Mieliśmy w pierwszej kolejności ambicje na piękną bibliotekę Politechniki Koszalińskiej, ale ten pomysł ewoluował i teraz będzie to Centrum Wiedzy i Informacji Kognitarium. Proszę Państwa, ten pomysł ma wielu promotorów i chciałam w tym momencie bardzo serdecznie podziękować panu Pawłowi Szefernakerowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który bardzo dużo wysiłku włożył to, że tą dotację udało nam się otrzymać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak szliśmy tutaj, to rozmawialiśmy właśnie na ten temat, że pomysł takiej infrastruktury przy Politechnice, najpierw biblioteki, czasy się zmieniają i dzisiaj mówimy już o kognitarium, to pomysł sprzed blisko 20 lat. Cieszę się, że jest dzisiaj deklaracja ministra edukacji i nauki, pana ministra Przemysława Czarnka, że te środki z rezerwy ministerstwa zostaną przeznaczone na realizację tego projektu. To niezwykle ważny projekt, ponieważ uczelnia wyższa potrzebuje takiej infrastruktury, która będzie przyciągać tutaj studentów, która będzie przyciągać także tych wszystkich, bo jest to projekt, który ma być skierowany nie tylko do studentów, ale także szerzej do mieszkańców regionu, do tych wszystkich, którzy chcieliby korzystać z tych możliwości, jakie daje kognitarium, czyli przede wszystkim to będzie mówił pan kanclerz, jak pewnie w szczegółach ma to wyglądać. To jest takie miejsce, które myślę powinno być na każdej uczelni. Dobrze, że jest w końcu decyzja pana ministra Przemysława Czarnka, żeby ta inwestycja tutaj w Koszalinie powstała. Ja chciałbym bardzo mocno powiedzieć, że silne Pomorze Środkowe to przede wszystkim silna Politechnika i silna Politechnika Koszalińska to silne Pomorze Środkowe, to silny Koszalin. Jeżeli chcemy, aby tutaj jak najwięcej osób studiowało, jak najwięcej osób pozostało w regionie, jak najwięcej osób rozwijało się i miało te możliwości, które są na innych uczelniach, to przede wszystkim trzeba tę infrastrukturę jak najszybciej zbudować. Trzeba także wspierać na każdym kroku Politechnikę Koszalińską i ja jako poseł ziemi koszalińskiej, jako członek rządu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym jasno powiedzieć, że będę robił wszystko, żeby także kolejne inicjatywy Politechniki wspierać. Parę dni temu miało miejsce spotkanie pana ministra Czarnka w Szczecinie z przedstawicielami wszystkich, z rektorami wszystkich uczelni wyższych z Pomorza Zachodniego i myślę, że także te decyzje, które w tej chwili zapadły, a dotyczą rozwoju Politechniki Koszalińskiej, wynikają z tego, że po tym blisko dwugodzinnym spotkaniu pan minister mógł usłyszeć, jak naprawdę wyglądają potrzeby uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim, jak to wszystko powinno iść, w jakim kierunku, żeby te uczelnie jak najlepiej się rozwijały, bo to jest w tej chwili największa potrzeba tutaj naszego terenu, tak, żeby naszego regionu, tak, żeby silny ośrodek akademicki napędzał też wszystko, co związane z gospodarką, z przemysłem, z kulturą na Pomorzu Środkowym, więc jeszcze raz powtórzę, silna Politechnika Koszalińska leży w interesie całego regionu, całego Pomorza Środkowego i silna Politechnika Koszalińska to silne Pomorze Środkowe i myślę, że także to, że spotkaliśmy się dzisiaj w takim gronie tutaj wskazuje na to, że to jest jeden z najważniejszych celów dla wszystkich, którzy mają wpływ tutaj na rozwój regionu. Panie ministrze, za to wsparcie, za te dzisiejsze słowa, bo to jest miód na nasze serce, także bardzo serdecznie dziękuję. To wsparcie jest dla nas odczuwalne, zauważalne.
bardzo konkretnie i właściwie we wszystkich działaniach, nie tylko w kontekście kognitarium, ale wzmacniania siły Politechniki Koszalińskiej. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam wcześniej, inicjatywa i pomysł na kognitarium i realizacja ma wielu promotorów i to jednym z takich promotorów silnych jest pan Piotr Jedliński, prezydent miasta Koszalina. Przypomnę, że złożyliśmy fiszkę do Krajowego Programu Odbudowy właśnie w celu poszukiwania źródeł finansowania, bo dywersyfikujemy nasze działania tak, aby ten projekt był realny i on właśnie staje się realny dzięki wsparciu promotorów, których Państwo dzisiaj tutaj widzą. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za wsparcie. Ja bardzo, to faktycznie już drugie nasze spotkanie dzisiaj po podpisaniu umowy na budowę wiaduktów, a dziś to spotkanie na Politechnice, z jednej strony znakomita wiadomość, z drugiej strony trochę smutna, bo można tą fiszkę już odłożyć w aktach historii. Biblioteka, a teraz już kognitarium przechodzi w fazę realizacji, z tego niezwykle się cieszymy. Cieszymy się, że ten projekt zmienił się przez te wszystkie lata z typowej biblioteki akademickiej na coś, co będzie służyło wszystkim mieszkańcom Koszalina i regionu, bo przypomnę, myślę, że przed panem kanclerzem zdradzę tajemnicę, to co wydawało się jeszcze kilkadziesiąt lat temu, bo to tyle trwa ten pomysł, czyli wahadło FUKO, między innymi w ramach tego projektu powstanie na Politechnice, więc myślę, że pierwszą rzeczą, od jakiej rozpoczniemy budowę, to przeniesiemy kamień węgielny, który czeka na wahadło we właściwe miejsce, tak aby ten projekt mógł się rozpocząć. Projekt, który będzie służył wszystkim, projekt, który podniesie atrakcyjność kształcenia nie tylko na Politechnice, ale też atrakcyjność Koszalina, bo to nie tylko książki, to nie tylko możliwość dostępu do zbioru w formie elektronicznej, ale też wszystkie sprawy i wszystkie zadania związane z możliwością eksperymentowania, z możliwością organizacji pokazów popularno-naukowych, galerii i obserwowania chociażby właśnie na żywo tego, że faktycznie Ziemia się kręci, w co jeszcze do tej pory nie wszyscy wierzą. Panie rektor, wielkie gratulacje, wielkie podziękowania dla pana ministra za wsparcie. Kolejne zadanie, które można powiedzieć przechodzi z fazy marzeń, projektów w fazę realizacji w Koszalinie i na Pomorzu Środkowym. Ja życzę powodzenia, żeby ten cały proces przebiegł w sposób sprawny i bez problemów. No i myślę, że niedługo będziemy cieszyć się z nowego obiektu w tym kompleksie, na który pomysł powstał 20 lat temu, ale który, co ważne, w Koszalinie, jak wiele innych pomysłów, jest konsekwentnie realizowany. Panie prezydencie, proszę Państwa, mamy ambitne plany, bo chcemy, aby ta inwestycja powstała dosyć szybko, 2,5 roku realizacji od momentu powstania projektu, gdzie plan jest na początek przyszłego roku. Inicjatorem kognitarium, pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną z ramienia Politechniki Koszalińskiej za ten projekt jest kanclerz, pan doktor inżynier Artur Westgard. Proszę Państwa, pani rektor jest bardzo uprzejma, wskazując mnie jako inicjatora tak naprawdę tego pomysłu. Tak naprawdę tych inicjatorów było wielu, ta inicjatywa powstała w wyniku definiowania potrzeb tak naprawdę. Na początku na tą bibliotekę akademicką, taką z prawdziwego zdarzenia, której nam brakuje, a potem w miarę analiz i studiów, które prowadziliśmy, ten projekt zaczął zmieniać swój wymiar. Wymiar społeczny, wymiar użytkowy. Zrobiliśmy to w bardzo, bardzo ciekawy sposób, mianowicie wybraliśmy się 3 lata temu na bardzo długą wycieczkę, właściwie kilka wycieczek do wielu bibliotek akademickich w Polsce. Do największych, najwspanialszych, najnowocześniejszych i szukaliśmy tego, czego nie powinniśmy zrobić. To znaczy, co powinniśmy z dobrych praktyk wykorzystać, a to, czego w rozmowach z użytkownikami powinniśmy uniknąć. W miarę tej dyskusji, w miarę tych spotkań powstawał nam w głowie projekt odmienny od tego, co tam widzieliśmy. Stąd pojawiła się też wtedy nazwa Kognitarium, która ma pokazywać, że jest to nie tylko biblioteka akademicka, ale obiekt, który będzie w sobie mieścił dużo więcej funkcji, będzie czymś, co w skrócie nazywamy centrum wiedzy. Centrum wiedzy. I doszliśmy w ten sposób do tego momentu, w którym trzeba było już zdefiniować wszystkie funkcje. Po półrocznej pracy te funkcje zostały zdefiniowane, a potem ogłosiliśmy konkurs architektoniczny, który w zeszłym roku wyłonił projekt, który Państwo widzicie zresztą na tych planszach. Na początku tego roku podpisaliśmy umowę o realizację projektu, o projektowanie.
Wygrała to firma Oskar Gromczewski, OWO. Owo Oskar Gromczewski, która jest bardzo znaną, bardzo uznaną firmą architektoniczną i w wyniku tej umowy trwa właśnie proces projektowania. Za 2 tygodnie odbieramy pierwsze efekty tej pracy. Pierwszy etap, czyli tak naprawdę koncepcję architektoniczną wraz z wymiarem finansowym, uwzględniającą wszystkie warunki pokonkursowe i warunki techniczne, które nałożyliśmy. Za następne 2 miesiące odbierzemy już wstępny projekt budowlany, a potem przystąpimy do projektu technicznego wykonawczego. Zakładamy, że na przełomie roku będziemy mogli myśleć o pozwoleniu na budowę, które otrzymamy tak szybko. Jak to możliwe? Zgodnie z procedurą. Czyli tak szybko, jak to możliwe, albo jeszcze szybciej. W przyszłym roku, w pierwszym kwartale powinniśmy zakończyć wszystkie prace projektowe, odebrać projekt i rozpocząć budowę. I to rozpoczęcie budowy oczywiście będzie poprzedzone przetargiem, całym tym anturażem, który temu towarzyszy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jesteśmy głęboko przekonani, że w ciągu 2,5 roku, o którym pani rektor mówiła, jest to możliwe do wykonania i mamy pełną wolę z całym zespołem, który przy tym pracuje, żeby to zrobić. I oczywiście to była ta ścieżka techniczno-organizacyjna, a równolegle trwała ścieżka, o której mówił pan minister, pani rektor i pan prezydent, ta, która dzisiaj jest uwieńczona tym sukcesem, mianowicie finansowanie. Pani rektor też powiedziała, że trochę nam wzrosły apetyty. To może nie tak, że one nam apetyty wzrosły, tylko jak gdyby obiekt, który zaprojektowaliśmy czy wymyśliliśmy, oprócz tej architektury, oprócz tej budowy, ma być wyposażony w niezwykle nowoczesne systemy informatyczne, systemy, które zapewniają moc obliczeniową, która pozwoli udostępniać zbiory nie tylko nasze, ale w ogóle ze każdej instytucji, która będzie chciała z nami współpracować. I to jest oczywiście drugi kawałek tego projektu, o który będziemy się również starali w sensie finansowania. I tu bym, panie prezydencie, tak chętnie nie rezygnował z tego Krajowego Planu Odbudowy, bo powalczyłbym. Musimy to przegadać jeszcze, dlatego że te pieniądze na tą drugą część będą oczywiście też potrzebne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przy tym pracowali. Dziękuję panu ministrowi również. Pani rektor, to nawet się boję mówić, dlatego że to szefowa moja, to w końcu będzie może źle odebrane, ale to jest naprawdę ogromna praca wykonana przez bardzo wielu ludzi, z dobrą wolą, z dużym zaangażowaniem i jestem przekonany z doskonałym efektem. Dziękuję panie kanclerzu i za zaangażowanie i za dzisiejsze słowa. Proszę państwa, bardzo mocno chcemy wspierać trzecią misję Politechniki Koszalińskiej. Obok kształcenia i badań to są projekty nakierowane na nasze otoczenie, projekty społeczne, gospodarcze i myślę, że Kognitarium będzie takim projektem, który pokaże, że warto przyjść do Politechniki, przyjechać do Koszalina, przyjechać na Pomorze Środkowe. Mamy nadzieję, mamy ambicje, że będzie to obiekt okazały, ale przede wszystkim funkcjonalny i będzie to ciekawe miejsce, które będzie zawierało i galerie, i centrum szkoleniowe, i klasyczną bibliotekę, i mediatekę, i wiele różnych ciekawych miejsc, do których już teraz je zapowiadamy i serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że to wzmocni siłę Politechniki Koszalińskiej, siłę miasta i regionu. W tym składzie tu są ze mną jeszcze prorektorzy, proszę państwa. Stoją tutaj silnie i wspierają nas. Może przedstawię pan profesor doktor habilitowany inżynier Błażej Bałasz, prorektor do spraw nauki, profesor doktor habilitowany inżynier Tomasz Kulikowski, prorektor do spraw studenckich i profesor doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia. Proszę państwa, jesteśmy tu w pełnym komplecie władz uczelni, bo chcemy pokazać, jak ważne to jest dla nas i jak bardzo się cieszymy, jak jest to wielkie święto dla Politechniki Koszalińskiej, dla miasta Koszalina i dla regionu Pomorza Środkowego. Także bardzo serdecznie państwu dziękuję.